W scenariuszu intensywnej duchowości Archanioł Święty Michał pojawia się przed Luz de Maria, znanym widzącym z pilnym i proroczym przesłaniem. W jego uroczystym głosie odbijał się echem boski autorytet, a jego oczy jaśniały niebiańskim światłem. Moja córko, posłuchaj uważnie słów, które ci przynoszę. Twój naród będzie pierwszym, który zostanie zaatakowany przez Antychrysta, ponieważ jest to ziemia błogosławiona i wierna Bogu. Przygotuj się, gdy nadchodzą mroczne czasy. Szatan planuje siać chaos i spustoszenie w swojej ojczyźnie, chcąc ujarzmić naród i oddzielić go od Stwórcy. Luz de Maria z bijącym sercem słucha z uwagą słów Arkanioła, wiedząc, że na jej barki spada odpowiedzialność za przekazanie tego ostrzegawczego przesłania. Czuje mieszankę strachu i determinacji, ponieważ wie, że musi działać szybko, aby ostrzec swój naród o zbliżających się niebezpieczeństwach. Święty Michał kontynuuje z twarzą pełną powagi. Powiedz mojemu ludowi, aby wytrwał w wierze. Zjednoczył się w modlitwie i szukał schronienia w Najświętszym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Tylko w ten sposób będą mogli przeciwstawić się próbom, które nadejdą. Luz de Maria ze łzami w oczach kiwa twierdząco głową, rozumiejąc ogrom powierzonej jej misji. Następnie Archanioł Święty Michał kontynuuje, ujawniając więcej szczegółów na temat bezpośredniego zagrożenia. Antychryst planuje zaatakować wasz naród niszczycielską bronią, próbując ujarzmić ludzi i narzucić swoje przewrotne rządy. Użyje kłamstw, podziałów i manipulacji, aby osłabić wiarę i jedność waszej trzody. Ale powiadam wam, nie bójcie się. Bądźcie czujni i wierni Bogu, bo On was nie opuści. Oblicze świętego Michała staje się jeszcze bardziej uroczyste, gdy objawia kolejne kroki, jakie należy podjąć. Powiedz mojemu ludowi, aby przygotował się na chwilę wielkiego ucisku. Niech szukają schronienia w sakramentach, w modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego. Niech przyjdą razem jako wspólnota, wzmacniając się nawzajem w wierze. Tylko w ten sposób będą mogli znaleźć siłę potrzebną do stawienia czoła próbom, które ich spotkają. Luz de Maria czuje ciężar odpowiedzialności na swoich barkach, ale także niezachwianą determinację w wypełnieniu powierzonej jej misji. Wie, że musi działać szybko, aby zaalarmować swój naród i przygotować go na nadchodzące wyzwania. Czy możesz kontynuować następną część scenariusza? Luz de Maria z sercem pełnym żaru pyta Archanioła Świętego Michała: Mój Panie, co jeszcze powinienem zrobić, aby przygotować mój lud? Jak możemy przeciwstawić się atakom Antychrysta i pozostać wiernymi Bogu? Archanioł patrzy na nią ze współczuciem i odpowiada: Powiedz mojemu ludowi, że musi poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech szukają schronienia u tej potężnej orędowniczki, bo ona będzie ich chronić i prowadzić w mrocznych czasach. Niech recytują codziennie różaniec, rozważając tajemnice życia Chrystusa i prosząc o wstawiennictwo Dziewicy Maryi. Święty Michał robi uroczystą pauzę, po czym kontynuuje. Powiedz im także, że mają karmić się Eucharystią, przyjmując z wiarą i pobożnością ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby trwali mocno w prawdzie doktryny katolickiej, odrzucając wszelkie odstępstwa lub herezji. Tylko w ten sposób będą mogli pozostać silni i oprzeć się pokusom zła. Luz de Maria czuje rosnący ciężar odpowiedzialności, ale także odnowioną nadzieję pośród nadchodzącej ciemności. Wie, że musi działać szybko, ponieważ jej lud polega na tym przesłaniu ostrzeżenia i boskiego przewodnictwa. Z determinacją w oczach angażuje się w wypełnianie swojej misji, ufając w Bożą opiekę i łaskę. W obliczu decyzji Luz de Marii, Archanioł Święty Michał błogosławi ją spojrzeniem aprobaty i kontynuuje swoje ostatnie instrukcje. Powiedz mojemu ludowi, aby się nie lękał, bo Bóg jest z nimi. Niech pozostaną niezmienni w modlitwie i praktyce sakramenty, gdyż będą one waszą siłą w czasach ucisku. Podnosi rękę w uroczystym geście i kontynuuje. Powiedz im także, aby szukali ochrony u świętych i aniołów. Niech wzywają mojego imienia, imienia świętego Józefa i wszystkich niebiańskich wojowników, gdyż oni pomogą im w ich walce przed siłami zła. Oblicze świętego Michała staje się jeszcze poważniejsze, gdy objawia światłu Maryi intensywność zbliżającej się bitwy. Powiedz mojemu ludowi, że walka będzie ciężka, ale nie wolno im tracić nadziei, bo w końcu zwycięstwo nadejdzie należą do tych, którzy pozostają wierni Bogu i Jego Kościołowi, będą chronieni i prowadzeni ręką Najwyższego. Luz de Maria czuje, jak jej serce wypełnia niezachwiana determinacja. Wie, że jej naród czekają mroczne czasy, ale też, że Bóg ich nie opuści. Z błogosławieństwem świętego Michała Archanioła przygotowuje się do wypełnienia swojej misji. Pewna, że jej lud znajdzie siłę potrzebną do pokonania nadchodzących prób,
Przed pożegnaniem Archanioł Święty Michał patrzy głęboko w oczy Luzdę Maria i mówi: Moja córko, zostałaś wybrana, aby być głosem ostrzeżenia i nadziei dla swojego ludu. Nieś to przesłanie z odwagą i determinacją, ponieważ przyszłość twojego narodu zależy od tego. Luzdę Maria czuje ciężar tej odpowiedzialności, ale także niezachwianą ufność w Bożą opatrzność. Ona odpowiada stanowczo: Panie mój, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wypełnić tę misję. Ufam Tobie i wstawiennictwu Matki Bożej, która prowadzi i chroni mój lud. Święty Michał uśmiecha się z aprobatą i mówi: Niech tak się stanie. Idź, moja córko, i przekaż pilnie tę wiadomość. Niech Pan i Jego Matka będą zawsze z Tobą. Z tymi słowami Archanioł znika w niebiańskim blasku, pozostawiając Luzdę Maria święte zadanie ostrzeżenia swojego narodu o zbliżających się niebezpieczeństwach. Zdeterminowana, aby wypełnić swoją misję, Luzdę Maria wyrusza na poszukiwanie przywódców religijnych i politycznych w swoim kraju, niosąc przesłanie São Miguel jako latarnię nadziei pośród nadciągającej ciemności. Wie, że czasy będą trudne, ale także, że wiara i jedność jej ludu będą kluczem do przezwyciężenia prób, które nadejdą. Luzdę Maria, mając w sercu pilność przesłania świętego Michała, spotyka się z przywódcami religijnymi i politycznymi swojego narodu. Wzywa ich na nadzwyczajne spotkanie, podczas którego szczegółowo wyjaśnia proroctwa i ostrzeżenia otrzymane od Archanioła. W obliczu powagi sytuacji przywódcy są zszokowani i zakłopotani. Niektórzy wyrażają wątpliwości i sceptycyzm, inni uznają autentyczność przesłania Bożego. Luzdę Maria zdecydowanie i z przekonaniem podkreśla potrzebę szybkiego działania, aby przygotować ludzi i wzmocnić wiarę narodu. Nasz kraj będzie pierwszym celem Antychrysta, deklaruje. Jeśli jednak pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie, nabożeństwie do sakramentów i poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi, będziemy w stanie odeprzeć ich ataki i pozostać wierni Bogu. Stopniowo przywódcy zaczynają rozumieć pilność sytuacji i znaczenie podążania za przewodnictwem świętego Michała Archanioła. Zobowiązują się do szerzenia przesłania w swoich strefach wpływów, wzywając ludzi do zjednoczenia się w modlitwie i przygotowania duchowego na nadchodzące trudne czasy. Luzdę Maria, z sercem pełnym nadziei, wie, że jej misja nie będzie łatwa, ale jest zdecydowana ją realizować do końca, ufając w Bożą opiekę i wstawiennictwo Dziewicy Maryi.